dzisiaj będę chciał wam przekazać takie informacje po to, żebyście wy mieli troszeczkę wiedzy na ten temat, co to znaczy marketing internetowy, dlatego że prędzej czy później z takim zjawiskiem się spotkacie. To znaczy, ja podejrzewam, że nawet, że prędzej niż później. Praktycznie każde korzystanie z internetu wiąże się niestety z obecnością tam przeróżnych form promowania. Dlaczego niestety? Dlatego, że pamiętajcie o jednym, jest to złodziej naszego czasu. Czasami rozróżniamy media na te, na które, za które płacimy, na przykład telewizja państwowa w Polsce jest płatna, musimy, wasi rodzice muszą uiszczać abonament, oraz te, które są teoretycznie bezpłatne, takie kanały jak Polsat, TVN, inne, i je oglądamy, nie wiąże się to z koniecznością opłaty abonamentu. Pamiętajcie jednak, że płacimy za to oglądanie. To nie, w gospodarce rynkowej niestety bardzo niewiele rzeczy dane jest nam za darmo. Płacimy tylko nieco inną walutą. Płacimy po prostu czasem swoim osobistym przez pryzmat alternatywy. Jeśli spędzę czas oglądając telewizję, nie zrobię w tym czasie czegoś może bardziej pożytecznego. I dlatego ta reklama marketingowa, to co spotykacie się w marketingu, to też do pewnego stopnia ten właśnie złodziej czasu. Ale zanim przejdziemy do tych negatywnych aspektów, to czy warto sobie powiedzieć w ogóle, czym jest marketing, ponieważ jest to pojęcie, wokół którego funkcjonuje bardzo dużo legend i bardzo często ono rozumiane jest w sposób niezwykle ograniczony, jako tylko i wyłącznie reklama. Nawet jest takie skojarzenie, mówi się działania marketingowe, de facto mając na myśli działania reklamowe. Mówi się marketing wtedy, kiedy się ma na myśli po prostu reklamę. Ja akurat tak się składa, że jako student ukończyłem jako jeden z pierwszych ludzi w Polsce specjalność marketing. Nie była ona specjalnie wtedy popularna, ale miałem to przyjemność. W związku z czym miałem przyjemność też studiowania w bardzo niewielkiej grupie i pod szczególnym opieką profesorów, bo jak nas było niewiele, to każdego trzeba było bardzo mocno doglądać, czy się uczy. W związku z czym moi profesorowie wpoili we mnie, że nie wolno tych dwóch rzeczy utożsamiać ani mylić. Reklama jest oczywiście częścią marketingu, ale wcale nie największą i nie najważniejszą. Najważniejsze jest co innego. Macie tutaj taką definicję, która powstała przez pewną modyfikację definicji pana, który nazywa się Philip Kotler i uchodzi powszechnie za takiego człowieka, który obdarzony jest największą wiedzą z zakresu marketingu. To oczywiście Amerykanin. Samo słowo marketing jest słowem angielskim. Wywodzi się od słowa market, czyli rynek. Market to jest inaczej rynek. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że w dawnych czasach, w czasach średniowiecznych, handlowano na rynku. To, co potem nazwa market, została przeniesiona na sklepy. My obecnie nie ograniczamy swojej działalności handlowej bynajmniej tylko do rynku. Natomiast pozostałością po tych dawnych czasach jest na przykład Kielecki Bazar, który możecie, moi mili, obserwować na rogu ulicy Seminaryjskiej i Źródłowej. To jest właśnie pozostałość z tych czasów handlu takiego, który dokonywany był na rynku. Stąd utożsamiano słowo market, jako rynek, ze słowem handel. Marketing był, można by to przetłumaczyć, nie ma oczywiście dobrego tłumaczenia tego słowa, ale można powiedzieć, że gdybyśmy chcieli, pokusili się o takie tłumaczenie, to po polsku brzmiałoby to mniej więcej jak rynkowanie. Oczywiście słowo jest całkowicie sztuczne, nikt takiego słowa nie używa, ale zresztą brzmi nawet dziwnie i obco. Właściwie zaadaptowaliśmy już słowo marketing, tak samo jak zaadaptowaliśmy do naszego języka polskiego słowo komputer. Nam się wydaje, że komputer jest słowem polskim, czy herbata. To wszystko są słowa, które zaczerpnęliśmy z obcych języków, więc najprawdopodobniej marketing jest już, można uznać spokojnie, za takie słowo charakterystyczne, zaczerpnięte z języka angielskiego, ale znajdujące się już w słowniku języka polskiego. Także nie tłumaczymy tego, ale warto sobie uświadomić, że skoro market to rynek, skoro mówimy o rynku, to będziemy mówić o wymianie. Czego na co? Współczesna gospodarka w największym stopniu polega na tym, że wymieniamy się towary, usługi za pieniądze. Dokonujemy wymiany tak zwanej rynkowej, wymiany, które przy użyciu środków finansowych. Ale z punktu widzenia tego, czym jest marketing, z punktu widzenia tej definicji, którą tutaj macie wyświetloną, to pojęcie jest rzeczywiście naprawdę strasznie szerokie.
Dlatego, że ono dotyczy nie tylko wymiany, w ramach której w grę wchodzą pieniądze. Dotyczy również każdej innej wymiany, jeśli tylko obydwie strony tej wymiany są usatysfakcjonowane. Czasami niektórym ludziom wydaje się, że gospodarka rynkowa to taka gra o sumie zamkniętej. Co to jest gra o sumie zamkniętej? Jeśli ktoś gra hazardowo, to zawsze suma wypłat jest równa temu, co ktoś przegra. Nie ma tam, nie tworzy się w czasie hazardu żadna dodatkowa wartość. Jeśli usłyszycie, że na przykład ktoś w lotto ma szansę wygrać, no powiedzmy 10 milionów złotych, to oznacza to tylko tyle, że inne osoby zgodziły się wpłacić tyle pieniędzy, że uzbierało się w tej puli zakładów 10 milionów złotych. Te pieniądze nie biorą się znikąd, nie są prezentem, są tylko wpłatami wszystkich innych osób. Zupełnie inna sytuacja jest, jeśli kupujemy jakiś produkt, czy korzystamy z usługi. To już nie jest gra o sumie zerowej, czyli to nie jest tak, że my tylko tracimy pieniądze, nic w zamian nie otrzymując. Otóż jeśli idziecie do sklepu i kupicie sobie na przykład kurtkę, to macie kurtkę na zimę i nie marzniecie. Jeśli kupicie sobie kanapkę, to możecie ją na przerwie zjeść, nie jesteście głodni. I tak dalej. Jeśli pojedziecie sobie na wczasy, to jest wam miło, ciepło, fajnie, można się pokąpać w morzu, wrócić, mieć wiele wrażeń, poznać ludzi, poznać obce kultury, na przykład jeśli w grę wchodzą wczasy poza granicami naszego kraju, albo poznać po prostu innych ludzi, więc rozszerzają się wasze horyzonty myślowe, otrzymujemy pewną wartość. Zawsze w tej wymianie chodzi o wymianę pewnych wartości. Czasem dotyczy to wartości pieniężnych, i wtedy wykładamy na stół pieniądze po to, żeby pojechać na wczasy, kupić sobie kurtkę, pójść do kina i tak dalej, jeśli chodzi o działalność usługową, albo na przykład oddać ubrudzone spodnie do prania. A czasem chodzi o nieco inne sprawy. Na przykład jeśli jakiś polityk, jak już troszeczkę podrośniecie, będzie was namawiał, zagłosujcie na mnie, to przecież jemu nie chodzi o to, żebyście głosowali od razu swoimi pieniędzmi. W pierwszym momencie musicie oddać głos. Czyli zobaczcie, dokonuje się wymiana wartości, którym jest głos danej osoby w systemie demokratycznym, na to, że ktoś zdobywa bądź nie zdobywa władzy. Czyli zupełnie inne wartości, takie jak władza, takie jak demokracja, wchodzą w tym momencie w grę. Nie ma tam bezpośrednio wartości finansowych. Jeśli ktoś z was zgodzi się pracować na przykład dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako wolontariusz, to co traci? Czas na pewno, tak? Wysiłek, energię, trzeba pobiegać, trzeba się postarać. Czasami trzeba zaryzykować, nie zawsze jest miło. Nie wszyscy ludzie na hasło tej organizacji charytatywnej reagują pozytywnie. A co zyskujemy? Zadowolenie. Dokładnie. Zyskujemy poczucie, że jesteśmy lepszymi ludźmi, że zrobiliśmy coś dla innych ludzi. Okazuje się, przytoczę wam takie badania statystyczne, kiedyś zrobiono w Stanach takie badania, które pokazywały, sprawdzić, czy ludzie, którzy silnie udzielają się w tego typu organizacjach, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy to odbija się na ich zdrowiu. Okazuje się, że takie osoby żyją kilka lat dłużej statystycznie, czyli można powiedzieć, że z całą pewnością jest uchwytny wskaźnik, uchwytna taka rzecz, która powoduje, że ludzie szczęśliwsi żyją dłużej. Ludzie, którzy mają wiele na przykład kontaktów z innymi ludźmi, to są ludzie, którzy generalnie żyją dłużej. Zobaczcie, nasze zdrowie psychiczne dostajemy jako wartość, nasze poczucie bycia wartościowym członkiem społeczeństwa, a inwestujemy swój czas. Tu również nie ma pieniędzy. Ale to też jest marketing. Tam też się pojawia marketing, tam też się pojawia wymiana wartości. O co chodzi tak naprawdę w marketingu? Kiedy się pojawia marketing? Marketing pojawia się w takim... Zaczynamy mówić o marketingu wtedy, kiedy zaczynamy rozumieć, że ludzie reagują na to, co robimy, bo coś im jest potrzebne. Jednej osobie będą potrzebne wasze głosy, jak już skończy się 18 lat. Innej osobie będzie potrzebna wasza pomoc, bo chce zrobić zbiórkę charytatywną. Jeszcze komuś innemu będzie potrzebny wasz czas, bo chce, żebyście zobaczyli jego reklamę. Jeszcze kogoś innemu będą potrzebne wasze pieniądze, jeśli pójdziecie do pracy, zaczniecie je zarabiać. To jest wszystko to, co my potrzebujemy. Z drugiej strony wy będziecie potrzebować,
na przykład jakiegoś forum działalności, stowarzyszenia, kurtki na zimę, butów, obiadu i tak dalej. Czyli każdy z nas ma jakieś potrzeby. I to, co uczy nas marketing, to przede wszystkim reagowanie na potrzeby, które na rynku są. Zarówno te uświadomione, jak i nieuświadomione. To nie jest tak, że my wszystko wiemy, co chcemy. Był kiedyś taki wielki biznesmen amerykański, szef i właściciel firmy Apple Computers, który powiedział, że nigdy nie pyta się konsumentów, co chcą, bo oni nie wiedzą, czego chcą. Bo jak pokazywał ludziom takie urządzenie, na przykład jak iPoda, to nikt go nie chciał kupić, jeśli chodziło o deklarację. A jak zaczął go sprzedawać, to okazało się, że to był najlepiej sprzedające się urządzenie. Ja sam pamiętam, jako młody student, pracowałem jako ankieter i pytałem się ludzi, czy chcą kupić telefony komórkowe, ponieważ chodziło o badanie rynku. I większość ludzi odpowiadała, że nie chce, że ma dość swojego domowego telefonu, więc nie widzi żadnego powodu, żeby chodzić bez przerwy, być w kontakcie. Trudno mi sobie wyobrazić współcześnie życie moje, czy życie większości znanych mi osób bez łączności takiej mobilnej w postaci telefonu. Więc oczywiście przedsiębiorstwa nie tylko rozpoznają potrzeby, ale również często wyprzedzają pewne trendy, wzbudzają potrzeby, zwłaszcza jeśli dotyczy to takich produktów będących, mających charakter tzw. produktów zbytku, czyli takich, bez których oczywiście możemy żyć, ale niewątpliwie to nasze życie będzie mniej komfortowe i przyjemne. To jest pierwsza sprawa. I to jest punkt wyjścia zawsze w marketingu. Popatrzeć na to, co ludzie chcą. Albo co mogliby chociaż chcieć. Czego oczekują, nawet jeśli nie do końca zdają sobie sprawę z tego, czego oczekują. Większość z nas, jak pójdziecie sobie do sklepu i wybierzecie sobie na przykład jakąś zabawkę, to gdyby ktoś stał w tym sklepie i zapytał was, dlaczego akurat tą zabawkę, a nie tą inną, to większość z was tak naprawdę nie umie odpowiedzieć, dlaczego akurat ta. Dlaczego spodobała mu się żółta, a nie zielona. Jak będziecie ludźmi dorosłymi, będziecie robić zakupy, staniecie dokładnie przed takim samym zjawiskiem, że tak naprawdę my do końca nie jesteśmy w stanie świadomie powiedzieć, lubię to, nie lubię tego. Natomiast marketing zajmuje się również rozpoznaniem tych potrzeb, które jeszcze uświadomione nie są, a głęboko w nas tkwią. Następnie. Mamy tak zwane narzędzia marketingowe, bo oczywiście, jeśli wiemy, czego ludzie chcą, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy gotowi technicznie, technologicznie, żeby móc te produkty bądź usługi na rynek dostarczyć. To nie jest tak, że zawsze odpowiedź brzmi tak. Jeśli stwierdzono by na przykład w tym momencie, że istnieje zapotrzebowanie, powiedzmy, że mieszka na tym świecie 10 tysięcy ludzi, którzy chcą się przedostać z Nowego Jorku do Londynu, w czasie krótszym niż godzina, to nie oznacza automatycznie, że w firmie Airbus czy w firmie Boeing grupa inżynierów wsiada i zaczyna opracowywać samolot hipersoniczny. Taki, który może przelecieć Atlantyk w czasie poniżej godziny. Jest to współcześnie, obecnie, poniżej naszych możliwości technicznych, a nawet gdyby było technicznie możliwe, to najprawdopodobniej cena biletów musiała być ustawiona na tak wysokim poziomie, że nawet ta niewielka grupa kilku tysięcy ludzi w Europie nie mogłaby tych biletów kupić. Więc odpowiedź, czy dostarczamy, czy nie, to nie jest tylko odpowiedź, czy ludzie tego chcą. To jest również pytanie, czy ich na to stać i jak wiele pieniędzy są w stanie wydać na tą usługę czy produkt, który my możemy im zaproponować. I tutaj oczywiście zawsze istnieje taka zasada kompromisu, dlatego że sprzedający zawsze będzie chciał za swoje pieniądze dostać jak najwięcej, a kupujący zawsze będzie chciał kupić jak najtaniej. To jest podstawowa zależność rynku. Tak rodzi się prawo popytu i podaży. I oczywiście do transakcji dochodzi tylko wtedy, kiedy obydwie te wartości, zarówno cena dla sprzedającego, jak i cena dla kupującego, będą satysfakcjonujące. To znaczy, sprzedający osiągnie zysk, czyli pokryje sobie koszty swojej działalności oraz zarobi na sprzedaży tego produktu, a kupujący uzna, że cena, którą zapłacił za ten produkt, odpowiada wartości produktu, który otrzymał. Jest po prostu zadowolony z wartości użytkowych tego produktu, czy to będzie lot samolotem,
czy to będą nowe spodnie, czy nowe buty. Jakie są narzędzia marketingowe? Te narzędzia marketingowe to przede wszystkim opracowanie produktu. Czyli musimy mieć coś do zaoferowania. Nie da się prowadzić marketingu niczego. Musimy mieć zawsze jakąś wartość, usługę bądź produkt, który chcemy sprzedać, który mamy nadmiar. Druga sprawa, to musimy ustalić cenę tego produktu. Sprawa nie jest wcale prosta. W większości osób, nawet dorosłych, wydaje się, że ceny rynkowe, które płacą za produkty czy usługi, są pochodną kosztów. Czyli jeśli koszt wytwarzania danej rzeczy wynosi 30 zł, to sprzedawca do tego dopisuje taką marżę, no żeby miał z czego żyć, tak? Żeby utrzymać swoją firmę i po takiej cenie sprzedaje. Otóż niestety muszę Was rozczarować, taki model tworzenia cen dotyczy jedynie kilku procent produktów na rynku. Większość natomiast sprzedawana jest pod wpływem innych czynników, z których najważniejszym czynnikiem jest oczywiście konkurencja pomiędzy sprzedawcami. Na tych rynkach, gdzie mamy więcej sprzedających niż kupujących, ceny będą zawsze niższe niż na rynkach, gdzie liczba sprzedających jest niewielka. Mówimy o tak zwanej koncentracji podmiotów sprzedających. I wreszcie trzecia sprawa, to sprzedający nie może zapomnieć o tym, jaki jest popyt. Cena powinna zachęcać nabywców do kupienia, a nie zniechęcać. Podam Wam taki bardzo prosty przykład, bo nam się wydaje, że kupimy zawsze to, co jest tańsze. Podam Wam taki bardzo prosty przykład, że jest to absolutnie nieprawda. Jeśli ja, mój tata niedługo będzie miał urodziny, za dosłownie 2 tygodnie. Jeśli chciałbym mu kupić prezent, to powiedzmy, że prezent, który chcę mu kupić, nie może być z jednej strony za drogi, bo by go to krępowało, i może być też za tani. Powiedzmy, że z człowiekiem pracującym umysłowo kupię mu długopis. Czy mogę to zrobić na przykład idąc tutaj do kiosku i kupić taki byle jaki długopis za 2 zł? Nie, obraziłby się chyba. Pójdę do eleganckiego sklepu, kupię elegancki długopis za 50 zł. Jak sądzicie, czy ten długopis za 50 zł, jego produkcja kosztowała więcej? Nie, jego produkcja kosztowała bardzo podobnie jak tego za 2 zł. Tylko on kosztuje 50 zł dlatego, żebym ja mógł dać go na prezent. I wtedy mam poczucie, że daję z jednej strony coś wartościowego, a z drugiej strony nie jest to produkt, który jest, nie jest to zbyt drogi. Istnieje cała grupa takich produktów. Jeśli pójdziecie kiedykolwiek do sklepu i macie do czynienia z tak zwanym produktem, który jest produktem markowym, powiedzmy, że sięgniemy na przykład do obuwia sportowego, macie przed sobą buty, których w ogóle nie znacie takiego producenta i buty producenta, który świetnie kojarzycie, niech to będzie jakiś znany, na przykład Adidas. I powiedzmy, czy Nike, o, weźmy Nike. Świetny system mają teraz, zachęcają do biegania. Ja już Was zachęcam. Patrzymy, Nike kosztują powiedzmy 250 zł, a te buty marki, które kompletnie nie kojarzymy, kosztują 150 zł. Co wybierzecie? Właśnie. Czy sądzicie, że Nike zapłaciło więcej za produkcję tego buta? Nie. Koszt wyprodukowania go jest dokładnie identyczny. Muszę Wam powiedzieć, że najczęściej buty nawet podchodzą od tego samego producenta. Różni się ten but, który nie jest opatrzony symbolem Nike, właściwie tylko kolorystyką i rzeczami, które są niezbyt istotne w jego użytkowaniu. Na przykład rodzajem sznurowadem. Natomiast cena, za co ta cena? Za zaufanie. Za firmę, za zaufanie. To jest to, co... Tak, ale ten znaczek to nie jest rzecz bez znaczenia. Znaczek nazywa się w marketingu marką. I to nie jest rzecz bez znaczenia. Dlatego, że to jest symbol naszego zaufania. Bo my wierzymy... Oczywiście. Dlatego, że my pokładamy w nich większe zaufanie. I producent, który sprzedaje rzeczy markowe, żąda od nas wyższej ceny, bo on zaszczepił w naszej świadomości taki komunikat, że te rzeczy markowe są też lepsze. Zwykle, potocznie, my rozpoznajemy ten wskaźnik cena-jakość jako taki, że rzeczy droższe są jednocześnie rzeczami bardziej wartościowymi. Jeśli kupicie sobie buty Nike, których produkcja kosztuje tyle samo, to jest około 30 zł od pary, za 250, gdzie identyczne buty, czy bardzo podobne, moglibyście kupić za 150, to nie znaczy, że będziecie niezadowoleni z tych butów. Nie, bynajmniej. Na pewno będziecie bardziej usatysfakcjonowanymi konsumentami, dlatego że zapłacicie dodatkowe te 100 zł za zaufanie,
bo was, producent Nike w tym momencie, wzbudził zaufanie. To jest właśnie siła marki. To jest powód, dla którego sięgamy po pewne rozwiązania, a omijamy inne. Jeśli rozczarowalibyśmy się na przykład do Nike, to prawdopodobnie już nigdy po taki but nie sięgniemy. Natomiast my działamy właśnie w ten sposób. Pamiętajcie o tym, że my tak naprawdę, czy znacie się na przykład na składzie gumy, który jest w podeszwie tego buta? Mielibyście rozpoznać to? Wzory chemiczne? Ja myślę, że nie i myślę, że ja też nie. W związku z czym my się posługujemy pewnym uproszczeniem, tak? A, Nike, znam, słyszałem, dobra jakość, sięgam po but Nike, nie sięgnę po inny. I to jest to, co was kosztuje 100 zł przy kasie więcej. To jest to zaufanie, to jest właśnie marketing, siła marketingu. Następnie, żeby to wszystko działało, aha, jeszcze właśnie, to jest cena. Następnie mamy dystrybucję, czyli marketing dba o to, żebyście mieli gdzie te rzeczy kupić. Czasami jest takie fatalne zjawisko, fatalny błąd marketingowy, który polega na tym, że coś jest już reklamowane, o jakimś produkcie jest głośno, wy chcecie to kupić, idziecie do sklepu i okazuje się, że tego nie ma. Jesteście strasznie rozczarowani. Co to oznacza? Że zawodzi dystrybucja. Zadziałała już reklama, ktoś doprowadził produkt do jego rynkowej premiery, natomiast zawiodła dystrybucja. Produktu nie ma jeszcze dostępnego w handlu. Z czego to wynika? Ano z tego, że ludzie, którzy handlują i ludzie, którzy produkują, to są najczęściej dwie zupełnie różne firmy. To nie są te same firmy. Kto inny sprzedaje produkty czy usługi, a kto inny je przygotowuje czy produkuje. Ok. I ostatnim elementem marketingu jest promocja. Ono się objawia w przeróżnych rzeczach. Jeśli wchodzicie do sklepu i dowiecie się, że kup dwa hot dogi w cenie jednego, na przykład, to też jest promocja. Jeśli jedziecie samochodem i słyszycie przerwę reklamową, to jest to promocja, po prostu reklama. Jeśli ktoś was na ulicy na przykład zaczepi i będzie oferował do sprzedaży jakieś produkty, czy namawiał do podjęcia pewnych działań, to też jest promocja. No i wreszcie to, co najwięcej oglądamy i najbardziej nas zresztą drażni, czyli reklama telewizyjna. I ponieważ, dlaczego my utożsamiamy marketing z reklamą? Bo bardzo dużo czasu spędzacie przed telewizorem. Średnio, ja nie wiem, jak to się dzieje, jak to ma miejsce w waszych grupach. Podejrzewam, że w waszej grupie wiekowej jest to nieco krótszy czas. Ale dorośli ludzie w Polsce średnio spędzają 4 godziny przed telewizorem. 4 godziny dziennie, tak, na dobę. Przypominam, doba ma 24 godziny. Około 8 godzin dorosły człowiek śpi, pracujący około 8 godzin pracuje, 4 godziny ogląda telewizję, pozostałej doby zostaje już bardzo niewiele. Skoro jest to tak ważna rzecz i leci non-stop, to oglądamy w czasie tych 4 godzin ogromną ilość reklam. I w związku z tym nam się wydaje, że ten marketing to właściwie tylko reklama. Ale to nie jest tak dlatego, że marketing to tylko reklama. Tylko dlatego, że tak strasznie dużo jako dorośli ludzie spędzamy czasu przed telewizorem. Mam nadzieję, że wy tak już nie robicie. Po pierwsze dlatego, że spędzacie dużo czasu przed komputerem. Ale mam nadzieję, że macie też ciekawsze rzeczy do zrobienia. Ok. Przed komputerem. Co jest największym złodziejem czasu telewizyjnego? Otóż internet. Nie, internet. Zwykle jest tak, że mając do wyboru, człowiek, który ma tyle lat co ja, moi rówieśnicy, mając do wyboru zrobić coś na internecie albo włączyć sobie telewizor, włączają telewizor. Wy jesteście pokoleniem, którym to w ogóle nie przyjdzie do głowy. Prawdopodobnie spora część z was w ogóle nigdy nie będzie już oglądała telewizji, ponieważ wszystko, cała komunikacja i rozrywka, której będziecie oczekiwać od tego świata, będzie dostępna za pomocą łączy internetowych. Ja swoją przygodę z internetem zaczynałem troszeczkę w innych warunkach, ponieważ był to terminal tekstowy z taką ładną przeglądarką tekstową, która nazywała się Lynx, czyli taki lisek. I ten lisek nie wyświetlał obrazków, tylko wyświetlał napisy. To była przeglądarka, która znakomicie rozwijała wyobraźnię. Tam na przykład napisane było, ja nie widziałem Białego Domu, bo to mogłem widzieć tylko tekst, ale było napisane, tu widzisz zdjęcie Białego Domu. No i musiałem sobie wyobrazić, na przykład wchodząc do Biblioteki Kongresu Amerykańskiego, że rzeczywiście jest tam umieszczone zdjęcie Białego Domu. Oczywiście współcześnie internet wygląda zupełnie inaczej. Czym się on charakteryzuje? Sama w ogóle sieć, tak w ogóle muszę wam powiedzieć, to została wymyślona do zastosowań wojskowych. Pomysłodawcą internetu była amerykańska agencja, która finansuje badania w zakresie rozwiązań militarnych
A chodziło o to, żeby zbudować sieć taką złożoną z wielu węzłów, której nie rozwali jedna pojedyncza rakieta nuklearna wystrzelona z terenu Związku Radzieckiego. W związku z czym wymyślono taką sieć komputerową, która nie ma jednego centralnego punktu, gdzie zbiegają się wszystkie połączenia, tylko jest siecią rozproszoną, gdzie każdy może się łączyć z każdym. Do tego opracowano specjalne protokoły. Taki protokół, który rządzi w internecie, to się nazywa TCP/IP, Transfer Control Protocol Internet Protocol. Za pomocą niego adresujemy komputery, które chcą być widoczne w sieci. Czasami możecie to zauważyć, jak tam popatrzycie sobie poza adres na przykład www.onet.pl, że za tym adresem kryje się taki segmentowy numer, na przykład 195.181.203.51. Że tak wymyślę akurat jakiś adres internetowy. Prawdopodobnie taki funkcjonuje. I co, dlaczego ta sieć ma tak globalny zasięg? Otóż gdyby ta sieć miała jakiś jeden centralny punkt, jakiś jeden centralny komputer, nazwijmy go takim centralnym zarządzacem internetu, to ona prędzej czy później, w miarę jakby się coraz więcej użytkowników do niej podłączała, w tym jednym centralnym punkcie po prostu zatkała. Nie ma takiej możliwości, żeby jeden centralny punkt zarządzał całym internetem. Ponieważ nie ma takiej możliwości, więc sieć składa się z wielu takich węzłów. Każdy z was podłączony do internetu jest węzłem internetowym. To sieć mogła się rozwinąć globalnie. Każdy może się podłączyć do sieci. Sieć jest dostępna właściwie na wszystkich kontynentach. Nawet jako ciekawostkę muszę wam powiedzieć, że sieć jest dostępna w bazach antarktycznych, gdzie ludzie przecież na stałe mieszkać nie mogą, bo panują tam zbyt surowe warunki klimatyczne. Co jeszcze? Czym się charakteryzuje internet? Otóż internet charakteryzuje się nieporównanie większą szybkością przekazu informacji w stosunku do mediów tradycyjnych. Jeśli kupicie sobie rano gazetę, to czytacie wiadomości sprzed zamknięcia numeru. Standardowo numer gazety zamyka się o godzinie 20. Jeśli ja dzisiaj kupiłem rano w kiosku gazetę, to czytałem wszystko to, co wydarzyło się wczoraj do godziny 20. Jeśli zaloguję się do sieci i zobaczę stronę internetową tej gazety, będę mógł czytać o wydarzeniach, które dzieją się teraz na przykład, w czasie rzeczywistym. Na przykład wczoraj oglądałem konferencję, którą prowadził Tim Cook, nowy prezes firmy Apple, i oglądałem ją dokładnie w tym samym czasie, kiedy oglądały ją wszystkie osoby na świecie. Jest to technicznie możliwe, czyli ogromna szybkość przekazu informacji. Druga sprawa, to informacja jest multimedialna. To znaczy, jeśli czytam gazetę, to jest to wyłącznie tekst. W internecie mam do czynienia z tekstem, obrazem, dźwiękiem. Na szczęście jeszcze nie nauczono się przekazywać zapachów i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że nie będziemy wąchać naszych komputerów bez potrzeby. Wreszcie, internet jest medium zupełnie innym niż telewizja. Telewizja, radio, nawet gazety są medium jednokierunkowym. Cały strumień informacji dociera do mnie. Ja nie mogę się pokłócić z telewizorem, chociaż czasem to robię. Natomiast w internecie wymiana informacji jest dwukierunkowa. Przepraszam bardzo za mój głos, ale mamy taką porę roku. W związku z czym ta komunikacja i wymiana danych, ona dokonuje się nie tylko do użytkownika, ale również od użytkownika. To wy jesteście dostarczycielami informacji, tego tak zwanego contentu. Na tym opiera się na przykład sukces mediów społecznościowych. Zobaczcie, takie przedsiębiorstwo jak Facebook, ono tylko stworzyło pewną platformę. A za całą treść tam obecną odpowiedzialni są użytkownicy. To jest piękna sprawa. Dawniej redaktor naczelny musiał płacić dziennikarzom, namawiać ich, żeby pisali teksty, pilnować jej poprawności. Dzisiaj Mark Zuckerberg nikogo nie musi do niczego namawiać, żebyście wrzucali tam zdjęcia, umieszczali swoje spostrzeżenia. Czyli pracujecie dla Marka Zuckerberga. Facebook zarabia na promowaniu linków oraz na reklamach, które są umieszczone na stronach Facebooka w formie tak zwanych linków sponsorowanych czy linków polecanych. Sprzedaje to po prostu firmom i zarabia jeszcze na jednym. Sprzedaje was. No tak. Sprzedaje was w sensie tego, co wy chcecie,
jak spędzacie czas, co robicie, im więcej informacji wkładacie do Facebooka. Oczywiście to nie znaczy, że Facebook czy Mark Zuckerberg interesuje się kimkolwiek tu obecnym na sali. Nie. Ale jego już bardzo interesuje, czy w Polsce o godzinie 18 co robi grupa 10-latków. Czy idzie oglądać telewizor, czy wysyła wtedy najnowsze fotki z ostatniego dnia w szkole, czy komentuje wyniki sportowe. To jest bardzo cenna informacja, ponieważ tą informację można sprzedać innym firmom, które przygotowują dla Was ofertę, za pomocą której Wy będziecie kierowani do tego, żeby na przykład obejrzeć program telewizyjny, kupić daną rzecz w sklepiku szkolnym, albo wiercić dziurę w brzuchu rodzicom o to, żeby Wam kupili takie, a nie inne odtwarzacze MP3. Więc tak naprawdę uczestnicząc w Facebooku sprzedajecie się, sprzedajecie swoje dane osobowe. To nie jest proces bardzo niebezpieczny. Oczywiście nie zachęcam nikogo do umieszczania w ogóle jakiejkolwiek fotografii, zwłaszcza osobistych. Jeśli już koniecznie musicie wrzucać jakieś fotografie do Facebooka, to pamiętajcie o tym, żeby ustawić opcję tylko dla znajomych. A jeszcze lepiej wrzucać takie fotografie, gdzie w ogóle nikogo nie ma. Wrzucajcie zdjęcia kotów, psów, domów, widoczków. Natomiast pamiętajcie o tym, że nie wszyscy, którzy są umieszczeni na tych zdjęciach, życzą sobie, żeby tam się oglądać. I nie wszyscy chcą być sprzedani Markowi Zuckerbergowi. Można także rozmazać zdjęcie. Można, oczywiście. Wtedy tak, to pytanie jest, czy to ma sens. Jeśli wrzuciłbyś zdjęcie, którym i ty, i wszystkie osoby z tego zdjęcia są rozmazane, to co tam zostaje z tego zdjęcia, prawda? Dzielimy się przecież zdjęciami nie po to, żeby chronić ludzi, tylko wprost przeciwnie, pokazać. Ja zniechęcam natomiast do umieszczania tak zwanych danych wrażliwych. Pamiętajcie, że wasz wizerunek, wasze nazwisko, miejsce zamieszkania, to są wszystko dane bardzo wrażliwe. Dla osób, które korzystają z internetu, polecam na portalu YouTube, jest pokazany taki eksperyment, który polegał na tym, że ustawiono w centrum Brukseli namiot, do którego zapraszano ludzi, mówiąc im, że tu jest wspaniała wróżka, która powie im wszystko o tych osobach. Wystarczyło podać tylko nazwisko i ta wróżka mówiła, czym się interesujesz, co robisz, kiedy się urodziłeś, kiedy masz urodziny, z kim się przyjaźnisz, kogo nie lubisz i tak dalej. Dokładnie. A z tyłu za tą wróżką siedział taki młody chłopak, który wpisywał tylko nazwisko w Facebooka i wszystkie te dane ściągał z Facebooka. Ludzie byli zaskoczeni, na końcu dowiadywali się, że wszystkie te informacje umieścili sami. Nikt ich do tego nie zmuszał ani nie namawiał. W związku z czym wiele tych informacji są tego typu dane, których byśmy nie chcieli, żeby osoby niepowołane je oglądały. Tak? A co jakby ktoś miał konta na Facebooku? A to jest w ogóle jeszcze lepszy pomysł niż posiadanie konta. Problem polega na czymś innym. Czy będąc aktywnym użytkownikiem internetu w ogóle można nie korzystać z Facebooka? I odpowiedź niestety jest coraz trudniejsza. To znaczy Facebook wdarł się już w tyle obszarów przeróżnych, że niestety coraz trudniej jest ominąć jakby Facebooka, nie korzystać z niego. Pamiętajcie o tym, że Facebook to jest tak jak narzędzie. Nóż też jest narzędziem. Można nim pokroić chleb, można sobie przeciąć palec. No, nie zachęcam. Więc tak samo jest z Facebookiem. To jest tylko narzędzie. Jeśli będziemy go używać mądrze, nic się nikomu złego nie stanie. Jeśli będziemy wymieniać się rzeczywiście ze swoimi znajomymi, nie z osobami, które poznaliśmy w sieci. Pamiętajcie, że jest kolosalna różnica pomiędzy przyjacielem poznanym w sieci, a przyjacielem, którego znamy i tak. Jeśli wymienimy się zdjęciami z ostatniej wycieczki klasowej, z osobą, która na tej wycieczce była, czyli po prostu to był nasz kolega, którym razem byliśmy i użyjemy Facebooka jako narzędzia wymiany zdjęć, bo nie chcemy biegać mu do domu z pendrive'em, to nic złego nikomu się nie stanie. Jeśli wrzucicie te zdjęcia natomiast na swoim portalu, nigdy nie wiecie, kto i kiedy zrobi jakikolwiek użytek z tych zdjęć. Pamiętajcie jeszcze o jednym. Zakładając konto na Facebooku, podpisujecie umowę z Markiem Zuckerbergiem w tej sprawie, że wasz wizerunek, wszystkie zdjęcia oraz informacje mogą być użyte w celach reklamowych. Możecie znaleźć się na reklamie przedmiotów, których wcale byście sobie nie życzyli. Nie macie nad tym żadnej kontroli. Wrzucając cokolwiek do sieci, rzucacie tak, jakbyście to powiesili na ścianie bloku, w którym mieszkacie. Równie dobrze. Mało tego, gorzej, bo mogą widzieć to miliony osób. Na przykład potem wylądujecie w Stanach Zjednoczonych czy w Tunezji. Wszędzie będziecie oglądać swoją twarz, jak na przykład reklamuje jakiś sok. Pół biedy, jeśli to będzie sok. Gorzej, jak to będzie przedmiot taki, z którym nie chcielibyście być kojarzeni. Także zniechęcam. Pamiętajcie o tej opcji tylko dla znajomych. Pamiętajcie o tym, żeby się nie zaprzyjaźniać z nikim, kogo nie znacie i tak. Do pewnego stopnia.
Natomiast popularność większa niż standardowa zwykle jest niezwykle męcząca. Pamiętajcie, ja widziałem ludzi, którzy są popularni, którzy na przykład nie mogą spokojnie zjeść posiłku w restauracji, ponieważ cały czas przychodzą fani, prosząc ich autograf. Jakby mieszkałem w Londynie przez pewien czas, do Londynu, do Paryża przyjeżdża bardzo wiele sławnych ludzi, głównie z Hollywood. I ci aktorzy biedni nie byli w stanie zjeść posiłku, ponieważ cały czas przychodził ktoś, przeszkadzał, robił zdjęcia albo w inny sposób naruszał pewną strefę prywatności tego człowieka. Każdy oczywiście swoją strefę prywatności ma ustawioną. Ja tylko zniechęcam do jednego. Pamiętajcie o tym, że nigdy nie wiecie, kto stoi po drugiej stronie monitora. Nie znacie tej osoby. Dotąd, dopóki ją nie poznacie osobiście, nie wiecie, kto to jest, z czym się wiąże. A tak naprawdę nawet my sami, jak się udzielamy sieciowo, to nie prezentujemy swojego prawdziwego wizerunku. Okej. Okay. Gdzie jest ta tak zwana nowa gospodarka? Gdzie jest ten internet? Bo będziemy się tym zajmować. Mamy tak, banki internetowe, mamy wyszukiwarki. Największym przedsiębiorstwem w internecie jest obecnie firma Google, która zaczęła od wyszukiwarki, a obecna jest w przeróżnych obszarach, takich jak mapy, dyski sieciowe, tak zwany cloud computing, czy poczta elektroniczna. Sam z rozkoszą korzystam z poczty Google'a, ponieważ jest to najlepsze narzędzie dostępne za darmo. Sklepy internetowe, to na pewno znacie. Allegro nie jest sklepem internetowym, jest serwisem aukcyjnym, jest czymś innym. Natomiast na Allegro są oczywiście również firmy, które po prostu sprzedają. Jest taką platformą handlową, ale zaczęło się od czegoś, co nazywało się serwisem aukcyjnym. Najsławniejszym na świecie serwisem jest oczywiście eBay. To była pierwsza firma, która rozpoczęła aukcję w internecie. Początek tych serwisów aukcyjnych polegał na tym, że po prostu ludzie, którym było coś niepotrzebne, stare, na przykład sprzedawali stare komiksy albo stare książki, które już nie były potrzebne, wystawiali je na sprzedaż, robili zdjęcie, umieszczali na portalu. I tak zaczynały się, taki był początek tych portali aukcyjnych. Mamy wreszcie serwisy społecznościowe. Wiele miejsca poświęciliśmy tu Facebookowi. Mogę was zapewnić o jednym. Za 5 lat nikt nie będzie pamiętał, czym był Facebook. Dlatego, że czas, tak jak już niewiele osób kojarzy właśnie Enkę, a już prawie nikt nie kojarzy MySpace'a, który w roku 2008 był najpopularniejszym serwisem społecznościowym. Pamiętajcie o tym, że czas życia serwisów internetowych jest relatywnie krótki. Twitter wyrasta z czegoś innego. Twitter wyrasta z potrzeby komunikacji. My ludzie żyjemy w społecznościach i tak wtedy się najlepiej rozwijamy. Gdybyście nie mieli kontaktu z innymi ludźmi, były niestety w historii takie przykłady, ludzi, którzy zostali zamknięci, był taki chłopiec, który został zamknięty w więzieniu, nikt się z nim nie kontaktował, podawano mu tylko jedzenie. Po 20 latach ktoś go wypuścił na wolę, nazywał się Kasper Hauser, historia miała miejsce w XIX wieku. Okazało się, że on już nigdy nie nauczył się mówić. Jeśli do 7-8 roku życia nie nauczymy się mówić, to już nigdy tej umiejętności nie opanujemy. Tak są nasze mózgi ustawione. Jeśli teraz przegapicie jakąś umiejętność, to będziecie mieć ogromny kłopot, żeby ją nabyć w wieku dorosłym. Nasz mózg jest tak ukształtowany, że ma tylko bardzo krótką furtkę. W związku z czym my jesteśmy nastawieni na komunikację. Twitter pozwala się po prostu komunikować. I jako taki serwis, aczkolwiek nie mam z nim żadnych osobistych doświadczeń, bo aż takiej szerokiej komunikacji sam osobiście nie potrzebuję, ale myślę, że odwołuje się on do tak podstawowej potrzeby człowieka, że będzie trwał nieco dłużej niż innego typu tego serwisu. Ok. Co jeszcze mamy? Mamy fora internetowe i zwłaszcza w marketingu, tak zwanym szeptanym, one pełnią ogromną rolę. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł kupić coś ważnego dla mnie z zakresu na przykład komputerów czy elektroniki powszechnego użytku, gdybym wcześniej nie zajrzał na specjalistyczne fora internetowe i nie poczytał tego, co inni użytkownicy takiego czy podobnego sprzętu piszą na ten temat. Kieruję się bardzo często radą czy też opinią wyrażoną właśnie w ten sposób. Czyli dla marketingu ma to ogromne znaczenie, ponieważ jest to dla mnie znacznie bardziej wiarygodne niż reklama na przykład. Bo te opinie są z reguły bardziej obiektywne. Macie definicję, ja bym się może nie chciał zatrzymać na definicji, natomiast zastanówmy się, w jaki sposób możemy działać w internecie. Takim najstarszym protokołem internetowym to jest protokół, który znany jest pod nazwą SMTP, takim skrótem, a pochodzi od angielskich słów Simple Mail Transfer Protocol. To wcale nie jest taki simple, nie jest taki prosty, ale inżynier, który go stworzył w końcu lat 60. XX wieku, powiedział, to jest tak prosta forma komunikacji, że nazwie go w ten sposób.
Sama specyfikacja protokołu niestety nie jest już taka łatwa w lekturze. Jak będziecie starsi, będziecie się na przykład zajmować informatyką, to przekonacie się, że nazwa simple dana jest tam no, troszeczkę na wyrost. Ale to jest podstawowa funkcja internetu. Internet został wymyślony, przeniesiony do sfery cywilnej, jak już opuścił laboratoria wojskowe, po to, aby naukowcy mogli wymieniać się wynikami badań. I robili to przy pomocy poczty elektronicznej. Ten nasz sławny znak małpy, jak my tak go nazywamy, w adresie poczty elektronicznej, to jest nic innego jak angielskie et. Można oczywiście za pomocą poczty, tak jak w przypadku poczty tradycyjnej, wysyłać oferty. Niestety robi to wiele takich ludzi, których byśmy nie chcieli. Ponieważ protokół został wymyślony dla potrzeby naukowców, a nie dla potrzeby biznesmenów, to nie wprowadzono w nim żadnych mechanizmów ochrony przed niechcianą pocztą. I niestety dostajemy bardzo dużo przeróżnych listów i ofert, rzeczy, których wcale nigdy nie zamawialiśmy, ani kupować nie mamy zamiaru. To jest tak zwany spam. W związku z czym wysyłka ofert na adres poczty elektronicznej dopuszczalna współcześnie prawem jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody od użytkownika danego adresu pocztowego. W innym wypadku nie wolno mu, jest to obecnie w Polsce już przestępstwo, nie wolno wysyłać żadnych niezamówionych wcześniej informacji o charakterze handlowym. Jeśli rzecz dotyczy korespondencji prywatnej, oczywiście tutaj żadnych ograniczeń nie ma. Co jeszcze mamy? Mamy reklamę banerową. Jaki z nią jest problem? Jak się nazywa program, który blokuje reklamy? Adblock. To jest pierwsza rzecz, którą większość użytkowników instaluje do swojej przeglądarki, tak? Otóż jest to reklama, której relatywnie łatwo się pozbyć. Jest ona pisana głównie za pomocą takiego programu Adobe Flash i są bardzo proste sposoby polegające na filtrowaniu tego typu reklamy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to już użytkownicy reagują bardzo różnie na tą reklamę banerową. Najczęściej nie reagują wcale. Ocenia się, że jedynie 0,5% użytkowników oglądających stronę internetową klika w rzeczywistości na banery, które wyświetlane są na danej stronie internetowej. Elektroniczne biuletyny. Ten sposób przypomina nieco pocztę elektroniczną, ale bo najczęściej taki biuletyn otrzymujemy na dany adres e-mailowy, ale jest nieco innym sposobem. Otóż jest sposobem, w którym jakby komunikujemy tym użytkownikiem za pomocą takiego cyklicznego biuletynu, że coś się dzieje. Na przykład tak robią sklepy, te duże z elektroniką. One obecnie już na szczęście przestały wrzucać nam reklamy do skrzynek pocztowych, co potem jest bardzo kłopotliwe w usuwaniu. Natomiast proszą osoby zainteresowane o zostawianie adresów e-mail i wtedy na te adresy e-mail przychodzi na przykład co tydzień taka gazetka. Nie musimy w związku z tym niszczyć lasów, nie musimy robić papieru, wystarczy, że poczekamy na taki biuletyn na przykład comiesięczny. Mamy programy lojalnościowe, na przykład programy związane z kupowaniem cyklicznym jakiejś rzeczy. Powiedzmy, że kupujemy często benzynę. I stacja benzynowa oferuje nam taką kartę lojalnościową, za pomocą której możemy zbierać punkty. Albo jest taki duży ogólnoeuropejski system, który nazywa się Payback. Payback, karty Payback, które wystawiane są również przez Allegro, ale przez Empik. To są karty, za pomocą których kupując, wydając pieniądze w różnych sklepach, w różnych punktach handlowych, które mają podpisaną umowę z firmą Payback, za ich pomocą zbieramy punkty, które potem możemy wymienić na nagrody. Chciałbym Was tylko przestrzec, bo z reguły zbieranie w ten sposób punktów i uzyskiwanie nagród jest sprawą żmudną i na ogół nieopłacalną. Że łatwiej jest oszczędzić, wrzucając tam złotóweczkę, dwa do skarbonki i kupić sobie daną rzecz, niż liczyć na to, że kupicie coś wartościowego za pomocą tych punktów. Nie dajcie się złapać tą pułapkę. Sam serwis internetowy, i teraz tak, serwis internetowy firmy może być albo serwisem wyłącznie informującym, na przykład jeśli chcecie zobaczyć najnowszy model Forda, Volkswagena, Porsche, to wpisujecie adres porsche.pl, volkswagen.pl, ford.pl i oglądacie sobie. Nie ma możliwości tam kupienia samochodu. Tam nie ma nigdzie informacji takiej, kup teraz, tak? Ale są jeszcze inne firmy. Są firmy takie, które nie tylko prezentują swoją ofertę, ale również ją sprzedają.
Jeśli wejdziemy na stronę phobis.pl czy na stronę komputronik.pl, to tam na przykład możecie sobie kupić tablet, komputer, aparat fotograficzny i tam jak najbardziej jest informacja o cenie, warunkach transakcji, sposobach płatności i sposobach dostarczenia produktu. Pamiętajcie o jednym, w internecie zawsze krytycznym elementem jest dostarczenie fizyczne produktu. Nie sam fakt wystawienia go na ofertę, ale dostarczenie. Produkt, niezależnie od wirtualizacji, musi przebyć drogę od sklepu do nabywcy. Co to znaczy uinternetowienie oferty? To znaczy jej digitalizacja. Na przykład przeniesienie katalogów do wersji elektronicznej. Stworzenie interaktywnych form oglądania produktu. Jeszcze do niedawna, na przykład strony koncernów samochodowych, można było oglądać wyłącznie biernie, na przykład ściągnąć sobie katalog w formacie PDF. A teraz możecie sobie skonfigurować na przykład swój samochód. Możecie patrzeć na przykład, co się stanie, jak dacie inny kolor tego samochodu. Taki samochodzik się tam obraca. Można do niego dokładać różne elementy wyposażenia. Jest mnóstwo z tym zabawy, nawet jeśli w ogóle nie zamierzacie kupić tego samochodu. Czyli internet stwarza zupełnie nowe możliwości, takie, które tradycyjne media nie są w stanie, ze względu na swoje ograniczenia, zaoferować. Czy pan na przykład ktoś zamówił Porsche, albo mało przyszedł? To znaczy, samochody nie są sprzedawane w ten sposób, to od razu sobie rozwiejmy jakiekolwiek wątpliwości. Nikt ani nie kupuje samochodów za pośrednictwem wyłącznie internetu, ani nie dostarcza samochodów pod wskazany adres, tylko dlatego, że ktoś zamówi. Poza tym problem zawsze jeśli natomiast, nie wiem, zamówisz sobie komputer Lenovo, a firma, która ci wyśle, albo chce cię oszukać, albo się po prostu pomyli, wyśle ci komputer na przykład Dell, a ty nie chciałeś Della, tylko chciałeś Lenovo, to zawsze może złożyć reklamację. Pamiętajcie o tym, że prawo polskie zakłada, że w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki, każdy ma, bez podawania przyczyn, ma możliwość zwrotu tego produktu. Wyjątkiem są zamówione utwory muzyczne i programy komputerowe, gdzie takiej możliwości nie ma. Jeśli kupicie sobie płytę przez internet, to niestety nie ma możliwości zwrócenia jej, nawet jeśli ta muzyka strasznie wam się nie podoba i strasznie zawiedliście się na wykonawcy. Natomiast jeśli kupicie sobie na przykład toster czy komputer, zawsze jest możliwość zwrotu. Ale oczywiście to nie zmienia faktu, że tam też zdarzają się oszuści. Prezentują rzecz X, a wysyłają rzecz Y. Tak jak niestety w całym realnym świecie. Internet nie różni się pod tym względem niestety od świata realnego. W świecie realnym też możecie zostać oszukani. Jak ktoś kupił płytę, a myślałam, że płytę jest innego wykonawcy? Zwykle, jeśli chodzi o takie utwory, które objęte są prawami autorskimi, czyli programy komputerowe, muzykę, obrazy, nie ma tutaj możliwości dokonania zwrotu bądź zamiany. Prawo wyłącza takie utwory z tego uprawnienia dotyczącego bezpłatnej wymiany czy zwrotu pieniędzy za produkt, tak? A jeśli dostaliśmy produkt uszkodzony? To jest oczywiste, że dostaniemy ten produkt, składamy reklamację i w procedurze reklamacyjnej każdy produkt sprzedawany na terenie Unii Europejskiej obowiązuje tak zwana rękojmia sprzedawcy. Czyli sprzedawca gwarantuje nam, że w ciągu 2 lat ten produkt, który nam sprzedał, będzie zgodny z opisem. Jeśli on napisał, że tam ma być płyta, która zawiera takie utwory, to musimy dostać płytę, która zawiera takie utwory. Koniec, kropka. Jeśli chociażby jeden z tych utworów nie będzie nam działał, to nie do sądu. To składamy po prostu procedurę, powołując się na nasze uprawnienia z tytułu rękojmi i w ciągu 2 lat taka rzecz powinna do nas trafić albo naprawiona, albo wymieniona na rzecz nową. No to niestety wtedy sprawa trafia do pewnych organów. Takim pierwszym organem, do którego powinna trafić, jest inspektorat inspekcji handlowej. Tam znajdują się rzecznicy praw konsumenta, którzy pomogą wam napisać odwołanie od takiej decyzji, na przykład odrzucenia procedury reklamacyjnej. Ostatecznością jest założenie sprawy w sądzie cywilnym z tytułu rękojmi. Są to sprawy, które generalnie rzecz ujmując sądy przychylają się do zdania konsumenta. Pamiętajcie o jednym. Konsument jest zawsze stroną bardziej chronioną niż sprzedawca. Tak. A mam pytanie, dlaczego nie można zwrócić na przykład płyty? Płyty nie można zwrócić, ponieważ prawo polskie, ale generalnie rzecz ujmując prawo światowe, nie pozwala nam zwrócić tych utworów, które są objęte prawem autorskim, czyli powstają w wyniku czyjegoś autorskiego dzieła.
To przez analogię do oglądania telewizji, jeśli kupimy sobie abonament na przykład na HBO i przez miesiąc te filmy, które tam lecą, w ogóle nam się nie będą podobać, to nie mamy prawa żądać zwrotu pieniędzy. Dlatego, że tu wchodzimy w sprawę indywidualnych gustów oraz tworzenia wartości niepowtarzalnych. W związku z czym wtedy, gdzie mamy do czynienia z wytworem naszego umysłu, na przykład obrazem, muzyką, programem komputerowym, niestety są to rzeczy, nigdy tak naprawdę zresztą nie przejmujecie ich na własność. Pamiętajcie o jednym, jeśli kupicie sobie płytę, to nie oznacza, że stajecie się właścicielami płyty czy utworów tam zawartych. Właścicielami cały czas jest osoba, która nagrała tą płytę. Wy kupujecie tylko możliwość słuchania tej płyty, nic więcej. Także tu jest to produkt niematerialny, stąd wyłączenie tych produktów, dóbr niematerialnych, z działania tego prawa mówiącego o szczególnych uprawnieniach konsumenta w handlu. Weszliśmy na obszar, który nie miałem zamiaru. Ok, Web 2.0. Co to jest Web 2.0? A to jest to, co powiedziałem wam o Facebooku. Teraz już nie trzeba robić portalu. Wystarczy zrobić, tylko stworzyć ramki, tak? Dać wam możliwość, narzędzie i wy go nakarmicie treścią, tak? Ja nie muszę, tak jak Mark Zuckerberg, on nie tworzy nic, nie musi zatrudniać dziennikarzy, nie musi płacić im pensji. Wszyscy pracują dla niego. Wszyscy, ten miliard użytkowników, no może troszeczkę mniej, bo tam czynnych jest podobno tylko 900 milionów, pracuje na jego majątek, pracuje dla niego. Nie jest świadomy. Czyli to jest tworzenie wartości przez samych siebie. Ale pamiętajcie o tym, że również użytkownicy, jeśli będziemy prowadzić firmę, to użytkownicy też tworzą wartość. Na przykład komunikują się między sobą. Tak, bo każde zalogowanie świadczy o naszej aktywności. Wszystko jest śledzone za pomocą systemu tak zwanych ciasteczek, cookies, czyli wszystko, co zrobisz w trakcie, od momentu, kiedy się zalogujesz na Facebooka, do momentu, kiedy się za niego wylogujesz, jest bardzo precyzyjnie śledzone. Również śledzone jest to, z jakiej strony przychodzisz na Facebooka oraz na jaką stronę przerzucasz się, opuszczając stronę facebook.com. Nie można. Zgodnie z regulaminem Facebooka, Facebook nie usuwa nigdy kont ani informacji, które przekazaliście Facebookowi. Wszystkie te informacje są przetrzymywane do momentu, kiedy Facebook uzna to za stosowne. Tak jest w regulaminie, na który musicie się zgodzić, zakładając konto Facebooka. W związku z czym, jeśli usuniecie konto, to oznacza tylko tyle, że przestaniecie móc się na niego logować. Ale nie oznacza to, że Facebook skasował na przykład zdjęcia czy informacje tam zawarte. Nigdy tego nie zrobi. Te wszystkie informacje są już po wsze czasy przechowywane na serwerach Facebooka. Pamiętajcie o tym. Poza tym nie mamy żadnej pewności, że ktoś tych informacji nie ściągnie, ponieważ strona Facebooka nie prowadzi żadnej blokady dla innych użytkowników tej treści, którą wy umieszczacie. To wy sami musicie o to zadbać, dlatego że domyślne ustawienie konta Facebooku jest takie, że wszystko, co wpiszemy, umieścimy, jest umieszczane w domenie publicznej. Jest dostępne dla każdego. Można to wyszukać poprzez na przykład system wyszukiwarki Google. Także pamiętajcie o tym, zakładając konto na Facebooku, na prawdziwe dane nigdy ich już nie usuniecie, tak? Ale usunąć zdjęcia, to znaczy, że ty przestajesz je widzieć. Ale to nie znaczy, że one znikają z serwera, na którym są umieszczone. Poza tym, jeśli wrzucisz zdjęcia, które nie będą miały ustawionej opcji tylko dla mnie albo tylko dla moich znajomych, to ktoś może te zdjęcia skopiować i Bóg jeden raczy wiedzieć, do czego wykorzystać. Nie masz nad tym żadnej kontroli. Ktoś może na przykład umieścić twoją twarz w reklamie płatków śniadaniowych. Albo przerobić, tak? Zrobić z siebie dziewczynę. Niezbyt miła perspektywa, prawda? Pamiętajcie o tym. Jakiekolwiek zdjęcia wrzucacie, gdzie jest twarz, która da się zidentyfikować, jeśli jesteście w masce Dartha Vadera, nie krępujcie się, wrzucajcie. Nigdy nie są kasowane. Nigdy nic, cokolwiek umieścicie na Facebooku, nigdy nie jest to kasowane ani usuwane. Ale tylko dlatego, że ty przestajesz je widzieć, a nie dlatego, że w Facebooku one znikają. Usunąć cokolwiek z Facebooka, to znaczy nie mieć do tego dostępu. Ale jeśli już napiszesz komentarz, to on zawsze już będzie w sieci. Efekt społecznościowy to również komunikatory. Sam Facebook, bo tutaj trudno mówić o jego konkurencji, ponieważ tej na dobrą sprawę już nie ma, ona zniknęła. A nasza klasa, tak. No.
ale ona umiera właśnie na naszych oczach, to się traci bardzo szybko użytkowników, a natomiast bardzo szybko zyskuje Facebook. No i oczywiście na przykład komentarze na serwisach aukcyjnych. To jest potężna broń w rękach konsumenta, nawet jeśli czujecie się rozczarowani na przykład transakcją, umieszczacie nieprzychylny komentarz. Każda inna osoba patrząca na tego sprzedawcę, nie znająca go przecież osobiście, patrzy, no dobrze, ale dlaczego ktoś był rozczarowany? Na przykład dostaje jakąś rzecz w pomiętym opakowaniu, składam reklamację, a sprzedawca mi mówi, nie proszę pana, opakowanie nie jest częścią przedmiotu, ja nie chcę tutaj słyszeć o jakiejkolwiek reklamacji. Mam narzędzie ukarania go poprzez nieprzychylny komentarz, który mogę umieścić. Jak będzie dużo takich nieprzychylnych komentarzy, można założyć, że taka osoba będzie, takiej osobie będzie bardzo trudno zdobyć następnych klientów. To jest to, co powoduje, że użytkownik w internecie, klient w internecie jest trudniejszy i bardziej wymagający niż taki użytkownik sklepowy, tak? Ktoś, kto przychodzi z reklamacją do sklepu. Ok. Zakładam, że powiedziałem wam już bardzo dużo, pewnie na znacznie więcej niż powinienem. I zaczynamy warsztaty.